bardzo serdecznie, nazywam się Ania Sosińska. Zapraszam do wspólnego tańca z mocą endorfin. Dziś nauczymy się kroku, który występuje bardzo często na zajęciach fitness Zumba. Zumba Fitness. Bardzo polecam te zajęcia wszystkim, którzy chcieliby trochę się poruszać, trochę ożywić swoje ciało. Wszystkie zajęcia, które są takie fizyczne, bardzo dobrze wpływają na nasze ciało, na nasze samopoczucie, tak więc bierzemy się do roboty. Dziś nauczymy się kroku, który zaczyna się od prawej nogi w prawą stronę. Robimy raz, dwa i w drugą stronę, trzy, cztery. I jeszcze raz, nie dołączam nogi, od razu idę do boku. Raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas moje uda pracują jak delikatnie do zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Schodzę na ugięte kolana. To już jest trochę inny styl niż salsa czy tata. Jest to krok połączony tak i z reggaetonu. Do tego dodajemy rękę. Mocno w bok. Prawa ręka, lewa ręka przed ciałem i uwaga. Raz, dwa, zmieniam, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mogę sobie dodać inną konfigurację. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mocno ręce prostujemy, nie trzymamy ich przy ciele. Wysoko. One po dłuższej chwili już poczujemy, że pracują. Mocne kółko. Raz, dwa, trzy, cztery. Schodzę niżej na nogi, tak żeby poczuć kolana i poczuć uda pracujące. Raz, dwa, trzy, cztery. Oddychaj. Trzy, cztery. Raz. I jeszcze niżej. Hop. Ciach, 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 ciach. Super. Rozluźnij uda. Weź głęboki wdech. I wydech. Mam nadzieję, że się trochę obudziliśmy tym gorącym tańcem. Wszystkim jeszcze raz bardzo polecam zajęcia z zumby. I pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku.